Cześć kochani, witajcie, kanał Rock Day. Wojtek was wita. Kolejna lekcja akordy dur i mol. Cztery sprytne sposoby, sprytne pozycje, które pozwolą nam opanować te akordy. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że jeżeli nie umiesz jeszcze poprzeczki barowej zrobić, to trzeba by się cofnąć do lekcji, w której omawiam ten temat, jak tą poprzeczkę zrobić, ponieważ tutaj są cztery pozycje, takie szybkie pozycje, szybkie do nauczenia się, tylko że one właśnie wymagają poprzeczki bar. No to jest niezbędne w... Czekajcie, gdzie to jest? Aha, tam mam. To jest niezbędne po prostu w nauce akurat tej techniki, ja to tam nazwę technikę. Ale dlaczego technika? Czekajcie, tylko się napiję kawuni. Kawunia jest dobra na każde, na zło. Zacznijmy od tego, że bardzo ważną umiejętnością i bardzo ważną rzeczą, którą trzeba się nauczyć, jest znajomość dźwięków na gryfie. To jest w sumie taka oczywistość, że niewiele osób o tym wie tak naprawdę, że to trzeba znać te dźwięki. Dlaczego to o tym mówię? Ponieważ w tym sposobie, który zaraz pokażę, trzeba wiedzieć, który dźwięk jest na poszczególnych strunach. Tu akurat o tyle to można powiedzieć, że jest proste, że musimy mieć wykute dwie najgrubsze struny, dźwięki. Tylko sobie przypomnimy dźwięki dwóch najgrubszych strun. Struna E, czyli struna szósta. Tam robiłem filmik o skali chromatycznej, czyli o tych, jakie dźwięki mają być po kolei. Tu zrobimy tylko tak pokrótce. Dźwięk pustej struny szóstej to jest E. Później na pierwszym progu to jest F. Na drugim Fis. Na trzecim G. Na czwartym Gis. Na piątym A. Na szóstym Alice, na siódmym B, na ósmym C. Dobra, dojdźmy do ósmego progu, będzie git. Struna piąta A. Jak już nazwa struny wskazuje, że to jest dźwięk A. Czyli po dźwięku A jest zaraz dźwięk Alice. Czyli na pierwszym progu jest dźwięk Alice. Czyli A, Alice, B, C, Cis, D. Na piątym progu, Dis. Na szóstym, E. Na siódmym, no i co? F na ósmym. Dobra, zostaniemy przy ósmym progu. Tu było C, tu było F. I teraz ten sposób tych akordów to jest po prostu coś genialnego. Jak ja to odkryłem, to było wow, zarąbisty patent. Na pewno część z was zna akord A-dur. To jest taki akord, gdzie przykładamy na strunie drugiej, trzeciej i czwartej, przykładamy po jednym palcu. Czy można powiedzieć 2-2-2. No dobra, i co, jak to się ma do tych akordów z poprzeczką? A otóż to się ma, że ta poprzeczka to jest teoretycznie, to są w akordzie A-dur, tą poprzeczką to jest ten tutaj prożek. On jakby nam automatycznie tą poprzeczkę robi. Tylko że teraz tak. Akord A-dur bierze się stąd, że struna piąta, bo to jest ta technika, że na piąta struna nam wyznacza dźwięk toniczny. Piąta struna, pamiętajcie, piąta struna wyznacza nam dźwięk toniczny, czyli ten dźwięk, jak jest napisane A-dur, to jest wtedy ten dźwięk. Jakby na przykład napisane B, to tym tonicznym jest dźwięk B. Czyli po prostu złapcie sobie akord A-dur. Ten palec pierwszy wskazujący musi odstawać. Musi odstawać. Teraz zaczniemy pierwszy w kolejności, czyli po dźwięku A był dźwięk Ais. Na pierwszym progu był dźwięk Ais na piątej strunie. I robimy tak samo jak właśnie, układamy paluszki tak samo jak do akordu A-dur, tylko żeby zrobić poprzeczkę, musimy mieć jeden próg odstępu. Przesuwamy sobie to na trzeci próg, czyli można powiedzieć 3-3-3. Robimy ten akord A-dur, tylko na trzecim progu. On teraz jak zagram...
nie brzmi fajnie. Ale dlatego nie brzmi fajnie, ponieważ musimy pierwszym palcem zrobić poprzeczkę. I to poprzeczkę nie na drugim progu, tylko na pierwszym. O. Ogarniacie to, no nie? Teraz na drugim progu, na strunie piątej, jest dźwięk B. Czyli musimy zrobić tak, na drugim progu zrobić poprzeczkę i dokładamy ten układ palców 4-4-4, po prostu próg dalej. I teraz mamy akord B, układ z durowego, czyli B dur. Teraz następny akord będzie, następny dźwięk na piątej strunie to jest C. Czyli po prostu przesuwamy cały układ palców na próg czwarty. Przepraszam, na próg czwarty, na próg trzeci. C. Następny dźwięk na strunie piątej, dźwięk po dźwięku C jest cis, C z krzyżykiem. Teraz będzie cis dur. Później będzie D dur. Dis. Tu same durowe są, pamiętajcie, same durowe. No i dochodzimy do F, coś mnie nocha swędzi. Dochodzimy do akordu F dur, gdzie dźwięk toniczny jest wyznaczany na, pamiętamy, na piątej strunie, czyli struna piąta nam wyznacza, jaki to jest akord, jaki to jest dźwięk, jaki jest dźwięk toniczny. Tutaj wszyscy wiemy, czyli dźwięk główny wyznacza nam piąta struna. Mieliśmy tryb durowy, czyli tryb wesoły. Teraz zrobimy tryb molowy, czyli tak samo dźwiękiem tonicznym będzie dźwięk na piątej strunie, tylko że musimy zrobić układ jak do akordu amol. Amol bez poprzeczki wyglądał tak. Musimy zrobić ten akord na pierwszym progu, na drugiej strunie i teraz paluszek na drugim progu, na trzeciej strunie, na drugim progu, na czwartej strunie i dzięki temu powstaje nam akord A-mol w trochę innym pewnie układzie, jak się uczyliście, bo pewnie się uczyliście coś takiego, że używamy pierwszy, drugi, trzeci palec. Tu akurat w tym triku musimy zrobić w ten sposób, żeby pierwszy palec wystawał. Dlaczego? Żeby robił nam poprzeczkę, no nie? Czyli teraz poprzeczką w akordzie A-mol był ten prożek, a analogicznie jak z durowymi, po prostu, żeby zagrać akord Ais mol, robimy poprzeczkę na pierwszym progu. Żeby zagrać B mol, robimy poprzeczkę na drugim progu i dokładamy te palce. C mol, cis mol, D, dis. A co ze struną najgrubszą, bo struna najgrubsza, na przykład w tej pozycji, nie brzmi za bardzo. Otóż tutaj się radzimy sobie w ten sposób, że pierwszy palec na tyle jest wysunięty do góry, że on tą strunę blokuje. I teraz po prostu sobie robię tak. No tak, to się uprze, ale tu... Ale słychać, no dobra, no słychać, bo trudno, żeby go zablokować, bo jak go przyciśniemy, to też nie będzie to, co potrzeba. Także widzicie, to jest ten patent. Czyli dobra, tu wyznacza nam główny dźwięk piątej struny. Ja wpuszczę piesa, bo się dobija. Nie może, bo go zobaczycie przy okazji. Chodź, morduś. Chyba nie widzieliście pieska, ale... Będzie jeszcze okazja zobaczyć naszego owczarka kochanego. Dobra, teraz po krótkiej przerwie zajmiemy się akordem
akordami molowymi i durowymi, tylko że dźwięk toniczny będzie nam wyznaczała, która struna. Struna najgrubsza, struna szósta. Pamiętacie, struna E, no nie? Czyli teraz, dobra, część z Was pewnie już od razu ogarnie ten temat, czy po prostu musimy wyjść tak jak akord, żeby zagrać durowe akordy z poprzeczką, to musimy zagrać akord durowy, w którym głównym był dźwięk po prostu z szóstej struny, czyli jaki? No E-dur, no nie? Bo szósta struna to jest E, więc łapiemy akord E-dur. Tylko pewnie też się uczyliście, że E-dur łapiemy na trzeciej strunie na pierwszym progu, na czwartej strunie na drugim i na piątej strunie też na drugim, ten układ palców, gdzie ten mały palec zostawał pusty. My tutaj musimy się nauczyć tak łapać, żeby ten na odwrót zrobić, żeby ten palec wskazujący był pusty, jakby wolny, więc musimy cały ten układ przesunąć w ten sposób. Czyli drugim palcem na pierwszym progu na strunie G, czwartym palcem na drugim progu na strunie D, no i trzecim palcem na drugim progu na strunie piątej A. Czyli dalej gram akord E-dur. I teraz, żeby zagrać następny dźwięk po dźwięku E, kto powie, jaki jest dźwięk? Jest dźwięk F, to musimy po prostu przesunąć. Ten układ przesunowamy o jeden próg i robimy taki układ. To jest ten akord F-dur, który tak wszystkich męczy na początku. Ja wiem, jak to jest. Dużo piosenek używa tego akordu F-dur. Dość często się pojawia i to jest taki bardzo problematyczny akord. Ja doskonale to rozumiem, że nie wszystkim to przypadnie do gustu, nie wszystkim to od razu będzie wychodziło. Następny akord to będzie akord, który będzie na następnym progu. Następny dźwięk po F jest co? F z krzyżykiem, czyli Fis. Będzie A, A-dur, patrzcie, mamy A-dur, A-is, H, czyli B, i C-dur, ups. I teraz tak, został jeszcze nam jeden tryb, czyli molowy, to po prostu łapiemy akord E-mol, czyli 0-2-2, to akord właściwie się niewiele zmienia, bo chyba i tak większość osób się uczy go grać tak, żeby ten pierwszy palec był wolny. Bo na przykład gramy E mol, a później E dur. Dobra, i czyli teraz analogicznie tak samo jest, żeby zagrać akord następny, to będzie F mol. Robimy poprzeczkę na pierwszym progu i dokładamy te dwa paluszki. Tylko pamiętajcie, że musimy mieć tu jeden próg przerwy, prawda? Na pierwszym progu poprzeczka, próg przerwy, gdzie nie ma żadnych palców i na trzecim progu te dwa palce z akordu pierwotnego E-mol. Fis-mol, G-mol, Gis, A, Ais, H, czyli B i C-mol. Teraz tak, zauważmy jeszcze teraz jedną korzyść, jaką teraz mamy. Znaliśmy akord A-dur, ten open, czyli używający pustych strun. Ok. Teraz mamy znowu akord A-dur, robiąc poprzeczkę na piątym progu i wyznacza nam dźwięk z najgrubszej struny, czyli tu jest dźwięk A na piątym progu. I bardzo fajne właśnie są te akordy z poprzeczką, właśnie z tej techniki łapania akordów, bo bardzo łatwo nam je stłumić. Jeżeli na przykład mamy A-dur tu, na ten open, nie za bardzo damy rady je tłumić, bo mogę odrywać tylko te, które naciskają, a
ale no nie do końca uzyskujemy efekt taki, jakbyśmy uzyskali tutaj. Patrzcie na to. Albo jeszcze można coś innego uzyskać. Posłuchajcie na przykład sobie czegoś takiego. Tylko czy ja to... Dzięki temu, że mam tu poprzeczkę i ten palec pierwszy kontroluje całość dociskanych strun, to możemy go sobie bardzo fajnie tłumić. Teraz mamy właściwie, powiedzmy, jak analizujemy sobie nieraz piosenki, czasem są jakieś piosenki właśnie, gdzie mamy podany akord cis, gdzie mamy właśnie podany akord h, który nie do końca wiemy jak złapać, gdzieś mamy na przykład właśnie gis, a ta znajomość tych czterech pozycji, tylko czterech pozycji, czyli dwóch durowych i dwóch molowych, ta znajomość tych pozycji powoduje, że mamy teraz właściwie wszystkie akordy w trybie molowym i durowym, możemy je zagrać, bo mamy, popatrzcie, skala chromatyczna ma dźwięki A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, tu już jest 12, A się powtarza. Czyli teraz mamy tak samo tutaj A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E, F. Doszliśmy do F, do 8 progu. F. Tu będzie Fis, G, Gis, A. Czyli właściwie wszystkie akordy durowe i molowe, jakie możemy zagrać na gitarze. Nie ma więcej durowych i molowych w tym trybie, który tutaj mamy trzydźwiękowym. Nie ma po prostu więcej akordów. To jest te 12 durowych i molowych. Więc to sobie opatentujcie. Koniecznie sobie to opatentujcie. Przećwiczcie różne. Nauczcie się tych strun szóstej i piątej, jakie są dźwięki. Koniecznie to, żeby się nauczyć. Najlepiej właśnie do 8 progu. Do 7 progu można się nauczyć. Też to osiągniemy, bo dźwięk F jest tu, dźwięk F jest też tutaj. Więc właściwie, jeżeli komuś się nie chce, to do 7 progu chociażby się nauczy. Bo na 7 progu jest dźwięk E. Aczkolwiek E już mamy też obcykane, więc nawet do 6 tylko progu można było się nauczyć dźwięków, bo tu mamy D, Dis, a już E-dur możemy zagrać w trybie tym open. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli 12, widzicie, wychodzi 12 dźwięków. Także dzięki za oglądanie, powodzenia w nauce i do zobaczenia.